Siemanko, witaj w luźnej pogadance. Dzisiaj powiem Ci, co mi leży na sercu w odniesieniu do systemu prowadzenia diety znanego jako If It Fit Your Macros. W Polsce znanego dzięki chłopakom z warszawskiego Koksa, za co im się należą wielkie brawa i czapki z głów za robotę, którą odwalili, jako jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz. Dlatego, że jest tu pewien mały haczyk, na który musisz zwrócić uwagę, żeby po prostu ten, w cudzysłowie, pies nie dogonił Cię i nie ugryzł w tyłek. Ja nazywam się Piotr Kopczyński, jestem trenerem personalnym i zapraszam do oglądania tego luźnego odcinka, w którym powiem Ci, co mi leży na sercu. Dobra, krótko, zwięźle na temat się postaram mówić. Zauważyłem, że ludzie generalnie i w każdej dziedzinie życia próbują zawsze iść po najmniejszej linii oporu. Dostają narzędzie, które pozwala im jeść co chcą i wyglądać jak chcą, i używają go w sposób, który powoduje, nazwijmy to, zło szeroko rozumiane, tak? Czyli niszczy nasze ciało, zamiast używać go w sposób, który pozwala im jeść to, co lubią, ale zdrowo i robić coś dobrego dla swojego organizmu. Czyli dobre narzędzie w złych rękach, źle wykorzystane, powodujące zły efekt końcowy, zamiast dobrego, tak? Nieprawidłowe użycie. I to samo jest, cholera, w każdej dziedzinie życia. Czemu ludzie idą na łatwiznę? Zrozumcie, czy Ty zrozum jedną rzecz. Jasne, da się jeść pizzę, lody, hamburgery z McDonalda, bo one mają makro podane. Producent przynajmniej w przybliżeniu podaje makro. I zwróć uwagę, że nie mówię restauracja, tylko producent. I da się obliczyć dietę, zjeść te pizze, zjeść te świństwa, batoniki, snickersy, lody i schudnąć i wyglądać świetnie. Może jakieś pryszcze będziesz miał gdzieś tu na twarzy od tych świństw, które jesz. Niewielka cena, prawda? Tylko że nie bierzesz pod uwagę w tym momencie, jeśli tak myślisz, że to Cię prędzej czy później dogoni. Witamina, tak? Składnik, którego nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyć i musi zostać dostarczony z dietą. Witamin nie ma w takich rzeczach jak Snickers. No dobra, może jakieś śladowe ilości, no pewnie. Wszędzie jakieś witaminy się znajdą, ale nie o to mi chodzi, tak? Chodzi mi o to, że jeśli Ty wkładasz do swoich ust tylko rzeczy takie jak Snickersy, Coca-Cola, pizza, jakieś tam ryże, bez uwzględnienia warzyw, owoców i kolorów tęczy na Twoim talerzu, to prosisz się o problemy. Jeśli dostajesz genialne narzędzie, które pozwala Ci jeść, co sobie żywnie chcesz i wyglądać jak chcesz, dlaczego nie użyjesz go, żeby robiło coś dobrego dla Twojego organizmu? Kup kiełki, kup jarmuż, kup ananasa, kup pomarańcze, kup banany, jeśli lubisz. Z bananami trzeba uważać, bo mają bardzo dużo kalorii i bardzo wysoki indeks glikemiczny, ale inny temat. Kup sobie na przykład warzywa jakieś kolorowe, paprykę, cebulę, jedz to na surowo, im bardziej surowo, tym lepiej. Ja nie mówię, że masz jeść tutaj jak wegetarianin od razu. Kup sobie ekologiczne mięsko, ekologiczne jajeczka, tak? Kup sobie jakieś szparagi, jak jest sezon. Takie rzeczy jedz. Naucz się gotować, wykorzystaj to narzędzie do jedzenia takich rzeczy. Zobacz. Ktoś może powiedzieć, że ale to jedzenie tych owoców wcale nie ma takiego dużego sensu, bo witaminy możemy sobie dostarczyć z pigułeczką. I wszystko fajnie. I w tym czasie nabijamy węglowodany w diecie Coca-Colą. Bo możemy, tak? Bo if it fit your macros. I tu powstaje mały problem. Bardzo dużo osób jedzie po owocach, no bo co owoce w sobie mają? No okej, mają węglowodany w postaci fruktozy i fruktoza jest niezdrowa, bo przecież 50 gramów fruktozy dziennie jak zjemy, to będziemy mieli problemy zdrowotne i z cholesterolem szczególnie, tak? I w to miejsce piją Coca-Colę, bo Coca-Cola się mieści w dietę i przecież to nie jest owoc, więc nie jest niezdrowa. Albo przynajmniej jest mniej niezdrowa niż te diaboliczne owoce. Słuchajcie, prawda jest taka, że 50 gramów fruktozy dostarczonej z owoców, przy czym pewnie, tak jak do każdej reguły, znajdzie się jakiś owoc, który będzie wyjątkiem, ale czy wiesz, ile gramów miąższu z ananasa musiałbyś zjeść, żeby dostarczyć 50 gramów fruktozy? Zastanów się. Ile? Strzelaj. 1600 ponad gramów miąższu z ananasa musiałbyś zjeść. 1,5 kilo ponad. Kto je tyle owoców dziennie? Jeśli prowadzisz zbilansowaną, prawidłową dietę, to zjesz tych owoców w ciągu dnia, nawet jeśli zjesz tu pomarańcze, tam jabłko, tu ananasa, tu coś, i nawet jak wypijesz sok jakiś tam z owoców wyciśnięty, to zjesz tych owoców może 0,5 kilograma w ciągu dnia i może ze 30 gramów fruktozy. Więc ze spokojem nic Ci się groźnego nie stanie, a owoce mają to, czego Coca-Cola nie ma. Witaminy i minerały, tak? Oraz antyoksydanty. Wszystko, czego organizm potrzebuje do życia i funkcjonowania, a nie jest w stanie sam wyprodukować.
chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat, dostajesz potężne narzędzie w postaci If It Fit Your Macros. Użyj je do czynienia dobra zamiast do czynienia zła i robienia szkód w Twoim organizmie. Pewnie możesz dzisiaj jeść chipsy, Coca-Colę i tak dalej, ale za kilka lat okaże się, że masz jakieś problemy hormonalne, że się źle czujesz, że masz problemy z cerą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś jeszcze mi przyszło na myśl przed sekundą, jak to mówiłem. Jak zaczynasz dietę dopiero, miałeś jakieś tam nawyki żywieniowe niezbyt zdrowe i zaczynasz stosować If It Fit Your Macros, pewnie jedz na początku to, co do tej pory, jakieś tam kiełbaski, parówki, ale stopniowo, po jednym produkcie. Jeden nowy produkt na miesiąc wprowadzaj do swojej diety, którego może nawet nie lubisz w tej chwili. Słuchajcie, ja zacząłem pić niedawno sok marchewkowy wyciskany. Codziennie kupuję sobie sok marchewkowy. Świeżo wyciskany, jednodniowy taki sok. W Piotrze i Pawle można takie kupić. Ja kupuję marki sobie sok dnia, bo jest tam pół litra w tej samej cenie, co od innych marek jest na przykład 250. Ja soku marchewkowego nie lubiłem i przypuszczam, że Ty też nie lubisz. Ale zrób eksperyment. Nie mówię, że masz zacząć pić. Zrób eksperyment, poproszę. 30 dni, dzień w dzień, albo chociaż co drugi dzień, pij ten sok marchewkowy i sprawdź, czy on ci nie zacznie przypadkiem smakować. Bo bardzo szybko okaże się, że lubisz o wiele więcej produktów niż myślałeś. Więc jak zaczynasz, jedz co chcesz, ale stopniowo, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, eksperymentuj z nowymi produktami, z nowymi pokarmami. Kup orzechy, kup takie, kup siakie, kup taki owoc, inny owoc i tak dalej. Źródłem węglowodanów nie musi być tylko cholerna Coca-Cola, tylko może być na przykład pomarańcza. I tutaj uwaga, jedz owoce, a nie soki z owoców, tak? Jak raz wypijesz sok z owocu, nic ci nie stanie. Jak raz jednego dnia wypijesz Coca-Colę, też nic ci się nie stanie, jak 60 gramów fruktozy wypijesz w godzinę. Bo jedna duża butelka, litrowa butelka Coca-Coli, przy założeniu, że mamy około 60% fruktozy w syropie glukozowo-fruktozowym, a on jest jeszcze w trzech wariantach produkowany, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 60, 70 i 80% fruktozy, to jak raz jednego dnia wypijesz butelkę Coca-Coli i będziesz miał 66 gramów fruktozy plus jakieś owoce, nie umrzesz z tego powodu, ok? Bądźmy szczerzy. Ale stopniowo dąż do tego, żeby robić dobrze. Tak samo jak pieniądze. Ktoś powie, pieniądze są złe. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła na świecie. Tja, a jak myślisz, co zrobił Elon Musk ze swoimi 180 milionami dolarów? Stworzył elektryczny samochód. I co? To jest złe, czy to jest dobre? To jest jak najbardziej dobre. Czysta lokomocja, tak? Czysty, niezabrudzający środowiska samochód. Oczywiście tam jeszcze są problemy, że w trakcie produkcji powstają jakieś tam środki chemiczne, które niszczą środowisko, ale oni do tego dojdą też. Elon Musk jest wizjonerem. Pieniądze, tak samo jak If It Fit Your Macros, mogą być użyte do czynienia dobra i zła. Czyń dla swojego ciała dobro przy użyciu tego narzędzia. To mi leżało na sercu. Cała reszta badań, jakie czytałem, większość z nich zdecydowana i efekty, jakie ludzie uzyskują, i również wyniki badań, mamy już badania krwi, wskazują na to, że If It Fit Your Macros jest jak najbardziej cacy. Po prostu jedz zdrowo. Ta książka, polecam ją Tobie w tym momencie, Story of the Human Body Liebermana. Przeczytaj tę książkę, dowiesz się z niej więcej na temat zdrowego żywienia, niż się dowiedziałeś kiedykolwiek, gdziekolwiek, od kogokolwiek. Jeden wniosek z tej książki wynika. I to jest laureat Nagrody Nobla, to nie jest jakiś tam byle gryzi piórek, który coś tam napisał. To jest laureat Nagrody Nobla. To się nazywa chyba po polsku paleoantropolog. Jeden główny wniosek wynika z tej książki. Jedz jak najbardziej zdrowo. Jeśli Snickers nie rósł 20 tysięcy lat na krzaku, to prawdopodobnie nie wyjdziesz zbyt dobrze na jedzeniu Snickersa. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned. A i nie zapomnij subskrybować kanał, jeśli wideo Ci się podobało. See ya!